Poniedziałek, drugi tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie z Księgi Daniela jest rodzajem liturgii pokutnej, wyznania grzechów, przyznania się narodu izraelskiego do tego, że zbłądził, do tego, że odszedł od Pana Boga. Kiedy czytamy takie słowa, jak zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań, nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, kiedy czytamy takie słowa, to widzimy w tym niesamowitą pokorę, taką niesamowitą świadomość win. I oczywiście autor zwraca uwagę na miłosierdzie Boże. On wierzy w to, że Pan Bóg jest miłosierny, że jest łaskawy, ale nie robi tego na zasadzie, a wiem, że Ty jesteś miłosierny, nie przejmuj się, a co Ci, Panie Boże, szkodzi, że myśmy zgrzeszyli, a my wcale tego nie uważamy za grzech. Jakąś taką niesamowitą podstawą, można powiedzieć, jest świadomość win, świadomość grzechów. Że tak samo jak w medycynie diagnoza jest szalenie ważna, jeżeli widzimy, jaka jest choroba, to możemy się tym zająć. Natomiast jeżeli okłamujemy siebie co do choroby, to stan może się jeszcze pogorszyć. Tak samo z naszą duszą, że podstawą jakiegokolwiek nawrócenia i podstawą zmiany jest świadomość swoich grzechów. I nie tyle boli to, że ludzie grzeszą, nie tyle boli to, że my grzeszymy, ale boli wtedy najbardziej, kiedy się nie chcemy przyznać, kiedy okłamujemy, kiedy po prostu wybielamy się, kiedy robimy 100 tysięcy zabiegów, żeby nie powiedzieć tego, co powiedział Daniel. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, tak, jestem słaby. Przepraszam, że to zrobiłem, naprawdę tego nie chciałem, wiem, ja biorę za to odpowiedzialność, ale przyznaję się i mówię Tobie, bo wiem, że dzięki temu Ty mnie uleczysz. Żebyśmy się nie bali mówić grzechów, żebyśmy się nie bali przyznawać do grzechów, żebyśmy po prostu nie bali się przyznawać, no taki człowiek słaby jest. I przyznam się osobiście, że kiedy było kilkanaście lat temu głośno o TW, o tajnych współpracownikach, nie tyle mnie zbulwersowało czy zdziwiło, że księża współpracowali z bezpieką, ale zdziwiło mnie to, że prawie wszyscy nie chcieli się przyznać do tego, nawet na łożu śmierci. To było jakieś takie bolesne, że właśnie, że człowiek po sobie myśli, no jak tak można przed śmiercią, jak można w obliczu Boga po prostu nie przyznać się do rzeczy, które no, nie są przecież największymi nieszczęściami na świecie. Nie grzech jest największym nieszczęściem, nie grzech jest największą tragedią, ale to, że się nie potrafimy do niego przyznać. Psalmista zaczyna od słów, czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów, czy wiecznie będziesz się gniewał. Ciekawe, że słowo, które my tłumaczymy gniewać, to jest hebrajskie słowo anaf, występujące 14 razy tylko w Biblii i zawsze się odnosi do Pana Boga. Gdyby to chodziło o jakiś taki gniew ludzki, no to przecież na pewno ludzie się gniewali w Biblii częściej. A więc czemu jest tak, że autorzy Biblii nie używają specjalnego słowa dla określenia Pana Boga? Tak jak się na przykład używa słowa barana, określenie tego, że Pan Bóg stwarza, bo człowiek nie stwarza, tylko czyni, robi. Co to znaczy tak to specjalne słowo anaf? Oczywiście to słowo znaczy gniewać się, ale w takim razie to jest inny gniew niż ludzki. To nie jest gniew emocjonalny, to nie jest gniew po prostu niekontrolowany. To jest rodzaj takich, byśmy powiedzieli, bożych emocji czy bożej reakcji na zło. Że to jest taka reakcja na zło, może być miłosierdzie reakcją na zło, ale może być takie zagniewanie, że tak się zagniewał nasz nauczyciel na to, żeśmy ściągali, tak się po prostu zagniewała mama na to, że jak się zachowałem, że to mnie przywróciło do równowagi. Gniew Boga nie ma na celu przecież zniszczyć człowieka, ma na celu człowiekiem wstrząsnąć, bo czasami jest tak, że człowiekiem trzeba wstrząsnąć. I problem nie jest dla psalmisty, że Pan Bóg się gniewa, tylko się pyta, czy na wieki, czy na zawsze. Przecież kiedyś to się musi skończyć, I ten Boży gniew naprawdę nie nam zostanie jako taki wyraz tego, że Pan Bóg nas naprawdę kocha. I tylko ten, który kocha, mówi czasami dosyć, mówi czasami weź się w garść, mówi czasami nie możesz tego więcej robić. Gniew jest wyrazem Bożej miłości, która widzi po prostu, że człowiek już tak sobie popląta życie, że jak Pan Bóg nie zainterweniuje, to już się naprawdę marnie skończy. Ewangelia Łukasza wzywa nas do miłosierdzia. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. I potem podaje serię takich rzeczy czy czynności wyprzedzających, żebyśmy byli wyprzedzali innych. Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie.
I od razu jest uzasadnienie. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Ale to wy pierwsze macie to zrobić. Bo bardzo często człowiek po prostu mówi, że a no to ktoś powinien przeprosić, ktoś powinien pierwszy wyciągnąć rękę, że to jest jego obowiązek. Nie, chrześcijańskim obowiązkiem jest to, żebyśmy my dawali dobro. Naprawdę, my odpuszczajmy, my wyciągajmy rękę, my nie sądźmy, my nie potępiajmy, a to wróci do nas. Miłosierdzie do nas wróci. Ktoś, kto jest wyprzedzająco dobry, czyli stara się robić dobro pierwszy przed drugimi, naprawdę to dobro do niego wróci. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.